Unia Europejska znowu zaczyna się bohatersko zmagać z problemem, który sama tworzy, z problemem, który nie istnieje w żadnym normalnym ustroju. Znów jest problem z tymi nieszczęsnymi imigrantami, tutaj masowo próbują do Europy przyjechać i jakieś tam kilkadziesiąt milionów, 70 milionów euro przeznaczone na poradzenie sobie z tym problemem. Około tam, nie wiem, 40 chyba ileś tysięcy ludzi ma być rozlokowanych po Europie. Jakoś tych imigrantów trzeba zagospodarować, coś z nimi trzeba zrobić. Wzbudza to ogromne dyskusje u nas, mniej, bo do nas oni specjalnie nie trafiają, no przez Bałtyk nie płyną. Z Afryki płyną, więc płyną przez Morze Śródziemne do Francji, Włoch, do Grecji, tam ten problem jest najbardziej boleśnie widoczny. Ale systemy tych krajów europejskich różnią się niewiele, więc gdyby do nas dotarli, to przypuszczam, że mielibyśmy ten sam problem. Że gdyby przez Bałtyk przepłynęli i wylądowali gdzieś tutaj w Szczecinie, w Gdańsku, Gdyni czy gdzieś, to mielibyśmy taki sam problem, jaki ma w tej chwili Francja czy Grecja. Co z tymi ludźmi zrobić? Zauważcie Państwo, że w Ameryce 200 lat temu nie było takiego problemu. Kto chciał, ten płynął przez ocean do Ameryki i nikt go się tam nie bał. Po prostu każda fala kolejnych ludzi z Europy czy skądkolwiek dopływała do Stanów, była mile widziana, bo były kolejne ręce do pracy, bo Stany mogły się nadal rozwijać i bogacić i wzbogaciły się. Przecież kto zbudował potęgę Ameryki? No nie Indianie. Przecież zbudowali to ludzie ci, którzy przed biedą, nędzą, wojnami uciekali z Europy. Uciekli przez ocean i tam zbudowali dobrobyt i potęgę. Dlaczego nie mogą zbudować dobrobytu i potęgi u nas? Dlaczego trzeba się ich bać? Dlaczego trzeba ich wyrzucać? Dlaczego oni teraz u nas stanowią problem, a nie stanowili problemu w Ameryce? I to są dwa czynniki, o których ja wspomniałem w Parlamencie Europejskim, tylko tam można się przebić do głosu przez minutę. Cóż można powiedzieć przez minutę? No tu powiedzmy sobie z 5 minut na ten temat. Jaka była różnica? Otóż różnica była bardzo prosta. To były dwa elementy. Po pierwsze, ci ludzie, którzy kiedyś, lat temu 200 i 300, płynęli do Ameryki, mieli stuprocentową pewność, że nikt im tam niczego za darmo nie da. Oni płynęli po prostu do jakiejś tam ziemi obiecanej, do jakiejś ziemi, której nikt ich prześladował nie będzie, bo nawet nie ma kto ich tam prześladować. Tam sobie wysiadają, są wolnymi ludźmi, robią co chcą i nikt im tego... Znaczy, przede wszystkim nikt im nie da. Tam nie ma w Ameryce coś takiego, że jadą, wysiadają i ktoś ich będzie żywił, ktoś ich tam zakwateruje, ktoś ich tam ubierze, wyleczy, nauczy. Nikt im nic nie da za darmo. Muszą jechać i się dorabiać od zera. I nie mieli nic, parę narzędzi, kozę czasami nie mieli nic. I zbudowali największą potęgę, największy dobrobyt na świecie. Oraz mieli drugi czynnik. Mieli pewność, że wszystko, co zarobią, będzie do nich należało. I nikt im tego nie zabierze. Jeżeli jechali gdzieś tam na zachód, a nawet szli pieszo, bo nie wszyscy na furmanki mieli, to mieli pewność, że ustanawiają sobie w jakimś miasteczku szeryfa, który pilnuje jednej tylko rzeczy. Żeby nikt nikomu niczego nie zabrał. Każdy, co się dorabia, ma dla siebie i dysponuje tym całkiem swobodnie. I to była wystarczająca zasada zbudowania dobrobytu. Więc gdybyśmy my teraz, wyobraźmy sobie Polskę, że Polska ma przyjąć ileś tam tysięcy tych imigrantów i się Polska boi. A po co się Polska ma nich bać? Przecież my mamy tyle trudnych, brudnych, niewdzięcznych robót do zrobienia za niewielkie pieniądze. Ci ludzie naprawdę za pół tych pieniędzy, za które my pracujemy, to oni by chętnie pracowali. Tylko że Francja, Włochy, Holandia fundują im 5 razy tyle za darmo. Więc oni przyjeżdżają, biorą to, co jest za darmo i jeszcze uważają, że im się to należy. I inni wcale nie pracują, bo po co im więcej, skoro oni są w stanie. Przyjeżdża małżeństwo i to małżeństwo przeżyje i przyjeżdża z 13 dzieci i te wszystkie dzieci z tych zasiłków przeżyją, to po co im więcej? Oni chcą tylko tych zasiłków i niczego więcej nie chcą. Gdyby mieli pewność, że tutaj żadnych zasiłków nie ma, ale jest od cholery roboty od świtu do nocy, to przyjechaliby, od świtu do nocy by pracowali, cieszyli się, że mogą zarobić i że te pieniądze, które zarobią, mogą swobodnie wydać na co chcą. Zbudowaliby dobrobyt i własny, i nasz. Jeżeli mamy przyjąć kogoś, to nie bójmy się. No, możemy się bać tylko konfliktu religijnego. Więc jeżeli mamy przyjąć, powiedzmy, jakichś tam islamistów,
to trzeba na to patrzeć z dużą ostrożnością, bo oni tworzą groźne subkultury. Ale jeżeli uciekają stamtąd również chrześcijanie, a tam bardzo wielu chrześcijan ucieka, to bardzo chętnie możemy ich przyjąć, zatrudnić i będziemy mieli tanią siłę roboczą do pracy w Polsce na poprawę naszych warunków życia i ich warunków życia. I budujmy wspólnie dobrobyt, bezpieczeństwo, jak najwyższy standard życia. Tylko nie fundujmy zasiłków nikomu za darmo i nie pracujmy na kogoś, kto przyjeżdża, żeby żyć naszym kosztem. Recepta jest bardzo prosta.